Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Adamie. Dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich słuchaczy, widzów, wszystkie osoby, do których docieramy. Jesteśmy dzisiaj w trakcie drugiego spotkania w ramach Akademii ImageMed ABLI. Jest to cykl webinarów skierowany do osób, które zarządzają placówkami, do osób, które są właścicielami, do lekarzy, do osób związanych z branżą. Dzisiaj szczególnie do tych wszystkich, którzy mają za zadanie z jednej strony promować placówki, a z drugiej strony rozmawiają z pacjentami i wykorzystują pewną umiejętność, o której dzisiaj Adam nam opowie. Mam niezwykłą przyjemność i naprawdę bardzo się cieszę, pewnie to widać po mnie, że rozmawiam z Adamem Piochem. Adam Pioch jest znanym w Polsce storymakerem, storytellerem. Można go również odnaleźć pod pseudonimem Kolekcjoner Wspomnień. Jest osobą, która jest współautorem jednego tytułu, ale już wydanego trzykrotnie, a ty uczestniczyłeś w dwóch wydaniach e-Biblii biznesu, bardzo ważnej publikacji na rynku. Biblia e-biznesu, tak brzmi tytuł. To właśnie, dobrze. Nowy Testament. Nowy Testament to druga była, a trzecia to po prostu Biblia e-biznesu. Okej. Mogę pokazać, jak ktoś chce zobaczyć. Tak. Chcemy. To ściągnę z półki te dwie kobyły. To jest pierwsza. No i aktualnie najnowsza odłożę, bo kadr mamy tutaj dość wąski. O, Biblia e-biznesu. Takie wielkie tomisko. Jest co czytać. Jest co czytać, jednak to jest poradnik. I poradniki czytamy w taki sposób, kiedy jest potrzeba z danego tematu. To ja uważam, że wtedy trzeba sięgnąć, poszukać odpowiedni rozdział, przeczytać. No chyba, że jesteśmy na etapie, że chcemy ogólnie wiedzieć, co, jak w biznesach robić, bo chcemy wzbogacić naszą skrzynkę z narzędziami i włożyć do niej po prostu dużo różnych narzędzi, no to wtedy, tak jak to się mówi, od deski do deski. Tak, więc już wspomniałem o tym, że jesteś autorem, piszesz też formy krótsze. Jedna z takich form jest umieszczona przez Pawła Tkaczyka w jego książce Narratologia o panu Edwardzie. Tak, dobrze zapamiętałem imię bohatera? Tak, tak, tak. Wszystkie... To jest opowieść, klasyczna opowieść. W rozdziale o emocjach, jako przykład opowieści emocjonalnej. Możemy dodać, że oznaczona jest, do którego momentu się ją czyta bezpiecznie, a jak przejdzie się to oznaczenie w tekście, no to już te emocje polecą w bliżej i niekontrolowanych kierunkach. Mocno w każdym razie uderzą w głowę. Jesteś osobą, która wyszła z dość ciemnych otchłani, jeżeli takie mamy skojarzenia, stereotypy, jeżeli chodzi o emocje, o komunikację, czyli z otchłani internetów, bo w latach 90. byłeś związany z tą branżą, czy nadal jesteś, ale tworzyłeś strony internetowe, byłeś tam mocno zaangażowany. Z tego, co wyczytałem, miałeś dwie firmy, które sprzedałeś i przeszedłeś na taką jasną stronę opowieści i mało tego, że przeszedłeś, to jeszcze tymi opowieściami obdarzasz innych. Jak cię poznałem, to jeszcze mam dreszcz, właśnie w tej chwili poczułem. To były straszne opowieści. I znalazłeś jakby również taką przestrzeń w biznesie, gdzie uczysz nas, ludzi, którzy współpracują z klientami, z pacjentami, wykorzystywania historii do rozwijania swojego biznesu. Też tak głosi nasz tytuł, Storytelling w promocji branży medycznej. Więc jesteś osobą, która łączy w sobie różne kompetencje, a jest znana z tego, że świetnie wykorzystuje storytelling. I o tym chciałbym z tobą porozmawiać. Powiedz tak na wstępie, bo być może nie wszystko powiedziałem, czym jeszcze się zajmujesz albo co szczególnie w tej chwili zajmuje twój czas, twoją uwagę w życiu zawodowym. Tak jak wspomniałeś, faktycznie zacząłem bardzo, bardzo dawno temu, bo w 1994 roku zacząłem przygodę z internetem. W 1995 powstała Wirtualna Polska, w 1997 Google. Ja już wtedy publikowałem w prasie komputerowej kursy budowy stron internetowych. Oparto język HTML jeszcze w wersji trzeciej, także takie już naprawdę stare dzieje, jeszcze nie było technologii CSS, JavaScript, dla tych, co się znają, takie trudne pojęcia. Potem faktycznie bawiłem się w firmy internetowe, obie sprzedałem, jedna padła rok po sprzedaniu, druga istnieje do dzisiaj, niedawno się sprzedała w kolejne ręce, gdzieś tam poszła po połączeniu jeszcze tam z inną działalnością, także gdzieś mogę sobie patrzeć na to, że to jeszcze gdzieś w eterze chodzi. I co ciekawe, to był też taki okres, kiedy nie umiałem jeszcze mówić do ludzi,
opowiadać, tym bardziej dopiero później się natknąłem na taką organizację Toastmasters International, w której też poznałem tutaj Pawła, bo gdzieś tam się spotkaliśmy. I to tam zaczęła się moja przygoda ze storytellingiem. Najpierw od tych, jak to nazwał Paweł, strasznych opowieści, bo lubowałem się w grozie, nadal się lubuję w grozie gdzieś tam i masa elementów marketingu za pomocą opowieści czynionego właśnie też ma swoje źródła w emocji, jaką jest taka popularna właśnie emocja w grozie, jaką jest strach. No i potem to się już przekształciło w moją pasję taką zawodową, biznesy poszły gdzieś troszeczkę na bok, właściwie teraz już bardzo na bok i zajmuję się tylko i wyłącznie storytellingiem w biznesie. I nie tylko, jak dodaję czasem taką bardziej szarą czcionką na slajdach, bo to nie tylko jest do zastosowań biznesowych, wbrew no, takim potrzebom można storytelling wykorzystywać poza biznesem, no, nawet ciekawiej nieraz, bo można wielkie powieści, opowieści pisać, nie, scenariusze, także też jest ogromne pole do popisu. Wspomniałeś o emocjach i to nie wiem, czy się z tobą tym dzieliłem, ale właśnie emocje pacjentów były jednym z takich elementów napędowych w poszukiwaniu właśnie ciebie i tego narzędzia, bo pacjenci bardzo często odczuwają strach. My współpracujemy z rynkiem usług prywatnych, czyli są to bardzo często lekarze, kliniki, które się specjalizują w wykonywaniu określonych zabiegów, czy też medycyny estetycznej, która jednak wiąże się z nakłuciem, z nacięciem, z podgrzaniem skóry i pacjenci często się boją. Tych wizyt mają sporo obaw i teraz pewnie o tym dzisiaj powiemy, jak te emocje oswajać, jak te emocje wykorzystywać na swoją korzyść, ale używamy w tej rozmowie słowa, o które prosiłbym cię, żebyś je wyjaśnił, przybliżył na wszystkim, bo być może nie wszyscy wiedzą, co to jest storytelling. Chciałem, że zapytasz o emocje. Dobrze, co to jest storytelling? Co to jest storytelling? Storytelling to jest sztuka budowania relacji. Sztuka budowania relacji, działając na wyobraźnię i to właśnie magiczne słowo, które powiedziałeś, i emocje słuchaczy za pomocą, i uwaga tutaj pada właśnie, za pomocą opowieści, albo metafor. Tak można to w skrócie ładnie, dobrze powiedzieć. Czyli sztuka budowania relacji, czyli sprawianie, że dwoje obcych dla siebie ludzi przez opowieści się do siebie zbliżą, polubią się, zaufają sobie i chcą się nawzajem, powiedzmy to, przekazać w swoje ręce. Pacjent w ręce lekarza, a lekarz swoje cudowne ręce chce położyć na pacjencie, żeby mu pomóc w jakimś tam problemie pacjenta. Także sztuka budowania relacji. Sztuka budowania relacji poprzez opowieści, dzięki czemu klient trudne sprawy, skomplikowane sprawy może w swojej głowie sobie wyobrazić. Wyobrazić i poczuć emocje. Ja zakładam, że te emocje pacjenta są różne. Od tych skrajnych, wspomnianych tutaj, zobacz, i tu się pojawi to słowo strach, o którym mówiłem, że ono jest takim elementem też wspólnym storytellingu, szczególnie takiego storytellingu sprzedażowego, gdzieś ten strach, lęk klienta przed jakimś na przykład zabiegiem, czy związany z innym rodzajem biznesu, czy tam rzeczy, które musi w tym biznesie sobie ten klient załatwić, sprawić, zrobić, żeby gładko i łatwo poszło. I teraz ten klient ma te emocje i teraz lekarz, jako ta druga strona medalu, może te emocje zmienić, ten strach przekształcić w zaufanie, w spokój, w to, że będzie dobrze. Może tą opowieścią też dać tą świadomość tego końca, że teraz faktycznie jest problem, jest kłopot, ale za pomocą takich i takich działań sprawimy, że na końcu to życie klienta, pacjenta, naszego bohatera tutaj opowieści się zmieni. No i cały myk polega na tym, że storytelling to jest sztuka jakby opowiadania. No i skoro jest sztuką opowiadania, no to musi zawierać w sobie opowieść. Opowieść, czyli jakiś tam schemat opowieści, po której te opowieści wędrują, żeby one łatwiej, szybciej no, wchodziły do naszych umysłów, do naszych serc. No i w tych opowieściach wykorzystujemy często metafory, żeby skomplikowany język, szczególnie branżowy język, a język medyczny bywa skomplikowany, niezrozumiały, żeby go podać właśnie w sposób zrozumiały, przyjemny, taki, żeby klient te obrazy zobaczył w głowie, poczuł, zrozumiał, no i też przede wszystkim się uspokoił i wiedział, że płynie do tej bezpiecznej przystani z całą tą opowieścią i
wszystkim, co się będzie działo. Tak można to pokrótce scharakteryzować. Mhm. Wspomniałeś o tym, że opowieści są taką podstawą budowania komunikacji i chciałbym ten temat, ten wątek jeszcze pociągnąć dalej. No bo komunikacja to w takim powszechnym mniemaniu między lekarzem a pacjentem jeszcze jest dość jednokierunkowa. To znaczy, że pacjent jest raczej osobą, która odbiera informacje i ma również nie tylko obawę o to, co się z nim stanie, ale jakby też obawę o to, żeby się jakby podzielić swoimi obawami, gdyż może to się spotkać właśnie z brakiem zainteresowania. A ty wspominasz o tym, że opowieści są podstawą komunikacji. Jak lekarz w gabinecie może wykorzystać tą opowieść do właśnie, nie wiem, upraszczania komunikacji, na jej sprawnego wykorzystywania, czyli żeby zmienić tą sytuację w gabinecie, żeby pacjent był bardziej szczery, bo właśnie często, nawet pamiętając doktora House'a i jego serialowe przygody, to wiemy, że co mówił doktor House, że wszyscy pacjenci kłamią, często kłamią dlatego, że są jakby za tym jakieś inne znów ważne powody. No, doktor House też był dobrą opowieścią, która bazowała na zaskoczeniu, na emocjach, więc takie zdanie w ustach lekarza było dla nas po prostu też szokujące. Bo my zazwyczaj idziemy do lekarza i nam się wydaje, że mówimy prawdę o naszych bólach, bolączkach, a tutaj taki doktor mówi, że i tak wszyscy kłamią. Wróćmy do tej komunikacji. Dlaczego storytelling jest podstawą komunikacji? Nie tylko tutaj w tej naszej branży, tutaj medycyna i lekarz, tylko w ogóle. Storytelling uprawiamy tak naprawdę od narodzenia. Rodzimy się i w momencie, kiedy już zaczynamy rozumieć, co do nas rodzice mówią, no to wtedy rodzice zanurzają nas w takim wielkim, gigantycznym oceanie opowieści i zaczynają nas uczyć świata właśnie za pomocą opowieści, historii, tatusiowie, mamusie, dziadkowie, babcie, opiekunki, panie przedszkolanki, nauczycielki, kumple w szkole, koleżanki, wszystkie te osoby gdzieś tam opowiadają nam jakąś tam cząstkę świata, czasem w żartach, czasem w kawałach, czasem na poważnie. No i my przesiąkamy tymi strukturami, tymi historiami, sami zaczynamy opowiadać i często robimy to nieświadomie. To znaczy opowiadamy, ale nie mamy świadomości, jak to zrobić prawidłowo i tutaj czasem jest duże pole do popisu, żeby to poprawić. Ale co się dzieje na przykład, jak ludzie się nie znają? Wyobraź sobie, że jesteś na konferencji na przykład, jest tu konferencja branży medycznej, pojechałeś tam posłuchać świetnych tematów, ale przy okazji też pojechałeś kogoś poznać. No i teraz przychodzi ta przerwa i ludzie podchodzą do tego stołu z ciasteczkami, z pyszną kawą, każdy sobie tą kawkę naleje, to ciasteczko przechrupnie. No i ludzie zaczynają się tak zbijać w jakieś tam grupki, żeby porozmawiać. I gdybyśmy tak teraz przyjrzeli się kamerą i wysłuchali, co oni rozmawiają, zresztą robiono też takie badania, gdzie mierzono, jaki czas ludzie przez cały dzień mówią, tam wychodziła jakaś cyfra w minutach, potem mierzono, ile w czasie tej mowy razy ludzie przechodzili na narrację, no i się okazuje, że procentowo ponad 64% naszych wypowiedzi to jest narracja, to jest opowieść. I teraz jak przyglądalibyśmy się tym ludziom, to się za chwilę okaże, że my zaczynamy wspominać w swoje wspomnienia, takie mikroopowieści. Wspomnienia to są takie mikroopowieści i nagle się okazuje, że ktoś mówi, a ja dzisiaj jak jechałem na tą konferencję, to mnie spotkało to czy tamto, czy w samochodzie słyszałem taką a taką wiadomość. A rok temu, jak byłem na tej konferencji, to był ktoś taki, siaki, owaki, a potem wieczorem to i to. I jakby nie było, to jest opowieść. I my zaczynamy sobie wspominać. Zrzucamy do drugiego człowieka mikroopowieścią, kierujemy do niego tą mikroopowieść, licząc na to, że on ją wysłucha z zaciekawieniem i że złapie ten haczyk, który będzie polegał na tym, że odwdzięczy nam się kolejną opowiastką. No i my w ten sposób przy tej kawie zaczynamy sobie tak naprawdę opowiadać przeróżne rzeczy, bo potrafimy skakać na masę różnych tematów. Jak to się mówi, czasem zaczynamy od pogody, a kończymy w różnych miejscach te opowieści. I to jest właśnie to. My nieświadomie zaczynamy wymieniać się opowieściami, bo wymiana opowieściami prowadzi do bardzo szybkiego poznania się i zbudowania jakichś tam już przyczółków do więzi emocjonalnej. A my jako ludzie potrzebujemy tych stadnych, takich społecznych
emocji, żeby się też poczuć bezpieczniej, żeby się poczuć miło, no i też żeby z tych relacji wynosić jakieś też korzyści na przykład biznesowe, jeżeli jesteśmy na takiej konferencji. I właśnie dzięki tym opowieściami nasza komunikacja staje się szybsza, płynna, w pewnym momencie przejdziemy sobie na ty na przykład z taką osobą, co też już nas mocniej do siebie zbliża. Dlatego opowieści są częstą częścią komunikacji, bo oprócz takich zdań, które nie są narracją, duża część tego, co kierujemy do drugiego człowieka, jest właśnie zbudowana na strukturze opowieści. Mniej lub bardziej, to są krótkie opowieści, długie, nawet zwykłe dowcipy, żarty są przecież takimi mikroopowieściami, które słuchamy właśnie dla tej przyjemności, poczucia tej ostatniej emocji, która się w żartach pojawia, tej emocji zaskoczenia. Zazwyczaj żarty bazują na tej ostatniej emocji, emocji zaskoczenia, która im będzie bardziej, nazwijmy to, zaskakująca, czyli najbardziej taka nieprzewidywalna, to wywoła w naszym ciele większą przyjemność właśnie, którą sygnalizujemy chociażby śmiechem. I to jest taka nasza naturalna przypadłość, że zaczynamy opowiadać. Zaczynamy opowiadać, bo w ten sposób się do siebie zbliżamy. Nie znamy chyba tak naprawdę innej metody, żeby się emocjonalnie do siebie zbliżyć. No a w biznesie cały myk polega na tym, żeby te opowieści snuć, jak ja to mówię, świadomie, żeby wiedzieć, jak to jest pokonstruowane, jak to jest zrobione, żebyśmy nie mieli tam jakichś dygresji w tych opowieściach, tylko żeby iść precyzyjnie do celu, żeby też wiedzieć, jaki ten cel ma być, jaki ten morał w tej opowieści ma się pojawić, czyli co się ma w tym sercu tego, no, w naszym przypadku pacjenta gdzieś tutaj pojawić. Stąd komunikacja i storytelling jest nierozłączna. Nie idzie się komunikować bez opowieści. Tak, słuchając Ciebie, wyobraziłem, czy łatwo to, jak Ciebie się słucha, odnaleźć w swojej głowie obrazy, właściwie one same się pojawiają, te konferencje, wychodzenie z sal, ciasteczka, stoliki, właśnie grupki, rozmowy. Jest dokładnie tak, jak mówisz. To chyba znaczy, że Twoja opowieść była dobra. I teraz jak zrobić? Co zrobić? Co to znaczy w ogóle, że opowieść jest dobra? Czy to znaczy, że wywołuje taki obraz w głowie, czy są jeszcze jakieś inne elementy, które powinny się zadziać w mojej głowie, a może się zadziały, a ja nie jestem ich świadomy? Opowieść, tak jak powiedziałeś, zawsze powinna wywoływać obrazy. Najlepiej, gdyby to były obrazy jeszcze z Twojej biblioteki. Czyli ja nie narzucam Ci konferencji, wyglądu stolika, wyglądu sali, człowieka, który staje obok Ciebie, tylko bazuję na tym, że Ty masz w głowie jakąś konferencję, jakiś stolik, jakieś ciasteczko, jakąś kawę, bo już nieraz w takiej sytuacji byłeś. Przez to jest taka duża łatwość poznawcza zrozumienia i osadzenia się w temacie historii. A jak jest łatwość poznawcza, to jest przyjemność słuchania. Historia powinna być generalnie prosta, czyli taka, żebym nie wysilał się jakoś mega mocno intelektualnie, bo mogę się zgubić i przestać słuchać, a to jest najgorsze, co może nas spotkać. Nawet na tych konferencjach prowadzących, jak widownia przestaje słuchać, no to już jest tragedia, bo widownia, która nie słucha, zaczyna się nudzić, a człowiek jak się nudzi, zaczyna sam sobie snuć opowieści w głowie. Tak sobie przypomnijcie, co robicie, jak się nudzicie, że wyobrażacie sobie coś, co było, coś, co będzie, siebie najczęściej przesuwacie jakąś akcję i gdzieś tam zaczynacie sami się osadzać w opowieści. No dzisiaj to już trochę rzadziej, bo weźmiemy telefon i się będziemy posiłkować social mediami, które nam podsuną inne story i inne takie dopaminowe strzały. No ale wróćmy do tematu. No i pytanie było, jakie są tutaj te typy na przykład opowieści, nie, które tak dobrze działają. Ja zacząłem od tego, że faktycznie opowieść musi wywoływać obrazy w głowie. Ja mam taki swój prywatny podział na takie trzy sposoby działania opowieści. Pierwszy sposób to jest, kiedy ja określam, że opowieść jest dobra, ale to jest taka czwórka, to jest taka dopiero czwórka gdzieś w tej skali. Tych gorszych już nie rozpatruję, bo te złe to są takie, kiedy ktoś coś ci mówił, ty siadasz na krzesło i nie pamiętasz opowieści i nie masz też z tym żadnych wspomnień w ciele. Dobra opowieść jest wtedy, kiedy zostawia przede wszystkim w ciele emocje. Pamiętasz, jak się czułeś, kiedy stałeś koło tej osoby, jak ona wywołała emocje, kiedy ją słuchałeś. Czyli takie typowo emocjonalne wspomnienie. Jednak nie pamiętasz, co ta osoba mówiła. Czyli na przykład za tydzień wiesz, że miło mi się z Pawłem rozmawiało, ale już nie pamiętam, jaką on tam opowieść czy tam historię snuł. Ale pozostało miłe, przyjemne wrażenie, co jest już dla nas bardzo dużym krokiem w budowaniu relacji.
taka ciut lepsza opowieść, taka na czwórkę z plusem, to jest opowieść wtedy, kiedy ja pamiętam te emocje, które się pojawiły, ale też pamiętam treść opowieści. Czyli jestem w stanie sobie tydzień później, miesiąc później przypomnieć twoją historię, to co do mnie mówiłeś, to co mi opowiadałeś, o czym myśmy gdzieś tam rozmawiali. Bo dobre, mocne, silne emocje powodują też takie naciśnięcie w głowie przycisku rekord, czyli zapis, czyli notowania, czyli oznaczenia tak naprawdę markerem emocjonalnym w umyśle danego stanu i danej treści, która do nas docierała. Najpierw oznaczymy sobie stan, a jak treść jest na tyle dobra, to jeszcze ta treść zostanie zapamiętana. No, pod warunkiem, że ma tą dobrą konstrukcję, ma ten rdzeń opowieści, który jest taki łatwo zapamiętywalny i łatwo powtarzalny dalej. Czyli mamy tak, mamy już, że opowieść powinna wywołać zapamiętywalne emocje, ta troszkę lepsza opowieść powinna wywołać emocje i dać się zapamiętać, żeby szło sobie ją gdzieś w fotelu kiedyś przypomnieć. No i ta już super dobra opowieść, ta taka pro, do której dążymy, nie zawsze się to udaje, ale taki jest nasz cel, to jest opowieść wtedy, kiedy ja komuś coś opowiadam, on to wysłuchał, poczuł emocje, zapamiętał treść i poczuł jeszcze coś ważnego. Poczuł wielką, nieodpartą potrzebę, żeby opowiedzieć to następnej osobie. Czyli przekazał moją opowieść dalej. I teraz, jeżeli ta osoba słuchająca też miała ten sam taki tok, czyli poczuła emocje, zapamiętała i poczuła ochotę przekazania dalej, to ona zrobi za chwilkę to samo do kolejnej osoby. My tą czynność przecież znamy z mediów społecznościowych. My na to mówimy szerowanie, udostępnianie treści dalej. A prawda jest taka, że my narzędzie udostępniania znaliśmy już od setek tysięcy lat. Od tysięcy lat wiedzieliśmy, że dobra opowieść, no właśnie, bardzo ładnie o tym powiedział, co to znaczy dobra opowieść, co to znaczy moc opowieści, powiedział Tyrion Lannister w Grze o Tron, jeżeli ktoś z Państwa oglądał Grę o Tron, to jest tam taka bardzo fajna, charakterystyczna postać grana przez Petera Dinklage'a. Postać nosi imię i ksywkę Tyrion Lannister. I on właśnie w 8 sezonie w scenie przy kominku wypowiada takie magiczne zdanie. Co jednoczy ludzi? Czy to są fragi, armie? Nie, to co jednoczy ludzie, to są opowieści. Opowieści, które jeżeli są dobrze zrobione i się je puści w ludzi, to będą się same rozchodziły i będą trwały, trwały i trwały i działały na tych ludzi. Zresztą jak popatrzymy na świat opowieści, jaki nam towarzyszy naokoło, to bez trudu znajdziemy opowieści, które są z nami od dziesiątek, setek, tysięcy lat. Całkiem niezły biznes naokoło niektórych opowieści zbudowano. Także to jest ta magia opowieści i ta magia udostępniania. Udostępnialiśmy sobie treści, informacje, wiedzę o świecie za pomocą opowieści. Dzisiaj to robimy na mediach społecznościowych, naciskając przycisk udostępnij. A marketing by powiedział, że prawdziwy marketing zaczyna się wtedy, kiedy z treścią wychodzisz poza znajomych królika. A to ty jesteś tym magicznym królikiem. Naokoło ciebie wszyscy zazwyczaj znają, wiedzą, co robisz, czym się zajmujesz i często już ten świat jest wyeksploatowany. W tym świecie nie ma klientów, nie ma możliwości pozyskiwania klienta i dalej, czy taką sprzedaży usług. Cały myk właśnie polega na tym, żeby ludzie naciskali, udostępnili, przekazywali treści nasze dalej. To się nazywa w naszym świecie opowieściami wirusowymi. One mają swój kształt, mają swoją postać, można się tego nauczyć, jak to robić. No i dopiero wtedy, kiedy wyjdziemy poza krąg naszych znajomych, czyli trafimy do znajomych naszych znajomych, to dopiero tam zaczyna się właściwa sprzedaż i właściwe możliwości. I dlatego nam zależy właśnie na tym takim trzecim, najlepszym typie opowieści, które wywołują emocje, sprawiają, że je pamiętamy i chcemy się nimi dzielić w towarzystwie, czy to w mediach społecznościowych, naciskając przycisk udostępnij. Ktoś by powiedział marketing szeptany. Od setek lat znany.
Tak, tak, istotnie. Marketing szeptany dzisiaj jest realizowany w internecie, w mediach społecznościowych. To, co powiedziałeś, to udostępnij. To jest też przez algorytmy większości mediów społecznościowych cenione najbardziej, że ktoś twoją treść udostępnił, czyli poniósł tą opowieść dalej, jak ty byś powiedział. I to jest też taka wartość, czyli my to nazywamy kalorycznością. Tak? Węgiel ma kaloryczność, pokarm ma kaloryczność, tak te udostępnienia mają najwyższą kaloryczność, bo dają najwięcej. A jeżeli mamy to zrobić za własne pieniądze, to kosztuje to też najwięcej. Trzeba zapłacić mediom społecznościowym za zasięg. Tak, tak to powiem, że często ta liczba lajków i liczba komentarzy tak nas personalnie też mocno cieszy, nie? Ale nie ma w tym tej kaloryczności, tego potencjału dalszego, tej sprzedaży, tych możliwości, które idą za udostępnienie treści. Tak, ale każda z tych wartości, czy lajków, liczba lajków, udostępnień, komentarzy, jest ważna, tak jak pewnie w opowieści każdy z elementów jest ważny, ale słuchając ciebie, to i też z doświadczenia obserwując nie tylko marki lekarzy, to czym więcej pacjenci opowiadają o znanym lekarzu, czyli uprawiają ten marketing szeptany w internecie, piszą opinie, jaka to pani doktor jest cudowna, jak ona mi pomogła, jak ona mnie słuchała, jak ona jakby weszła w moje buty, rozpoznała mój problem. To jest właśnie coś, co działa najmocniej na osoby niezdecydowane, na osoby poszukujące dobrego lekarza, czyli tak jak powiedziałeś, dokładnie jest, czyli niesie się opowieść o lekarzu, tak? O jego dokonaniach, o jego czynach. Dawniej byłby to rycerz, który w turniejach toczył boje zwycięskie i był szlachetnego serca i niewiasty mdlały na jego widok zapewne. Tak, profesor Cialdini to zresztą badał, social proof. Tak, czyli upraszczając to, czy są może jakieś wartości, czy znasz może jakieś elementy, albo po prostu jesteś w stanie powiedzieć, jak mocno opowieść wpływa na wartość usługi? No bo tutaj możemy porównać to do rozpoznawalności, ale jak opowieść wpływa na wartość usługi? Bo niewątpliwie ją podnosi. Tak, tak. No to tutaj takie mogę dwa przykłady opowiedzieć. Pierwszy taki przykład, Joshua Glenn i Rob Walker przeprowadzili kiedyś taki eksperyment, Signified Objects się nazywał. Polegało to na tym, że na wyprzedażach, na aukcjach zdobywali przeróżne przedmioty, czasem za darmo, czasem za niewielkie kwoty. Oni ich bardzo mocno te przedmioty, bardzo dobrze te przedmioty skatalogowali sobie, a następnie te przedmioty oddali storytellerom, żeby oni dopisali do tych przedmiotów jakąś historię. No i wystawili te przedmioty potem z powrotem na sprzedaż, no i efekt ich zaskoczył, bo zainwestowali w te przedmioty około $128, a z powrotem po sprzedaniu tych przedmiotów uzyskali ponad $3600, no zwrotu można powiedzieć z tej inwestycji, dodając tylko opowieść do przedmiotu. Jeżeli wejdziemy na stronę tego eksperymentu Signifying Objects, to możemy te przedmioty zobaczyć, poczytać te opowieści. To nie były jakieś wymyślne przedmioty, to były takie naprawdę rzeczy, które ludzie z domów się gdzieś pozbywali. To jest taki pierwszy przykład, namacalny, przebadany gdzieś. Wiesz, ten eksperyment powtarzano w wielu miejscach na świecie, wiele razy, zawsze uzyskując ten sam efekt wzrostu wartości. Drugi przykład, to zadajcie sobie sami pytanie w głowie. Ile warty jest dla was naszyjnik z plastikowych pereł? Za ile byśmy go kupili? A ile warty jest naszyjnik z prawdziwych, dużych pereł? Też jakaś kwota przychodzi do głowy. Ale jeżeli ja wam powiem, że mam na sprzedaż naszyjnik z plastikowych pereł, który miała na sobie w dniu śmierci swojego męża, Jackie Kennedy, to się okazuje, że ten naszyjnik nagle zwiększa bardzo mocno swoją wartość. Nagle zwykły plastikowy naszyjnik, ale który miała na sobie właśnie Jackie Kennedy w dniu śmierci swojego męża, zamachu i śmierci swojego męża, wystawiony na aukcję, osiągnąłby teraz ogromne kwoty, byłby dużo droższy niż ten zwykły z prawdziwych pereł. No i właśnie jedyne, co się zmieniło między zwykłym plastikowym naszyjnikiem, a naszyjnikiem, który ta pani miała na sobie,
to jest to, że zaczęła mu towarzyszyć opowieść, historia, w tym wypadku autentyczna, prawdziwa historia, która przykleiła się do tego przedmiotu i diametralnie podniosła jego wartość na właśnie takim rynku kolekcjonerskim, nazwijmy to, jakichś tam artefaktów związanych chociażby z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Także zwykłe doklejenie historii, dobrze opowiedziane historie zwiększają wartość. I to są takie fajne dwa namacalne przykłady, które ja tak lubię podać, bo wtedy się je czuję. Jeden to z tym naszyjnikiem, no a drugi to z panami, którzy te przedmioty na aukcję kupowali, owijali opowieściami i uzyskiwali czasem o 10-15 dolarów większą kwotę na sprzedaży tych przedmiotów, niż te przedmioty były pozyskiwane, kupowane. Okay. Czysty zysk z wykorzystania opowieści. I myślę sobie teraz o tym, o takiej sytuacji, gdzie lekarz ma kontakt z pacjentem. Właściwie są dwie takie sytuacje. Oczywiście ta, do której dążymy, wspomagając lekarzy i placówki, czyli przyjście pacjenta do gabinetu, co już jest jakby pierwszą taką sprzedażą, ale też wcześniej, kiedy lekarz, placówka, klinika funkcjonuje w przestrzeni medialnej, wirtualnej, w mediach społecznościowych, w internecie, wszędzie tam, gdzie może napotkać swoich pacjentów potencjalnych. I teraz zastanawiam się, no, jakie opowieści ta klinika, ten lekarz ma snuć w internecie, opowiadać w przestrzeni medialnej, a jakie w gabinecie, czy jakie w ogóle są rodzaje tych opowieści, no bo raczej nie chodzi o to, żeby mu opowiadać nie wiem, bajki, żeby się czuł dobrze, zrelaksowany. Chyba nie chodzi też o to, żeby go podać mu jakieś straszne historie, żeby poczuł emocje, tylko chyba go prowadzić w tym kierunku jednak spieniężenia tej wiedzy, tej usługi, przyciągnięcia go do swojej marki. Tak, tu można przedstawić kilka takich typów opowieści. No skupmy się na tych takich najbardziej popularnych, takich trzech typach, można powiedzieć, z dwóch stron kija i gdzieś ten taki złoty środek. Przede wszystkim trzeba zawsze pamiętać, że opowieści biznesowe charakteryzują się tym, że powinny być autentyczne, powinny być prawdziwe. Dopuszcza się w świecie biznesowym opowieści, które nie są prawdziwe, ale jak ilustrują jakiś problem, na przykład jak coś będzie zrobione, żeby ktoś coś zrozumiał. No a w branży medycznej, no to już chyba nie muszę mówić, autentyczność jest no chyba świętością, bo gdyby tutaj wyszło, że to coś, co było opowiadane, nie jest autentyczne, no to byłaby jeszcze większa katastrofa przez taką opowieść wywołana niż brak opowiadania w ogóle. Czyli przede wszystkim w tak drażliwej tematyce jak zdrowie opowieści muszą być autentyczne. No i tutaj wyróżniłbym takie trzy typy opowieści. Jest to opowieść historii pacjenta, którą może zastosować lekarz do drugiego pacjenta, opowieść o lekarzu, czyli opowiedzenie historii lekarza, no i trzecie już takie z najwyższego, jak już idziemy takiego punktu, pokazanie pracy tej placówki medycznej gdzieś tam od środka. Zacznijmy od początku. Opowieść historii pacjenta. To jest ten moment, kiedy lekarz ma szansę przedstawić skuteczność zabiegu. Przedstawienie tego stanu przed i po, żeby wzbudzić zainteresowanie, ale też zainspirować pacjenta do działania, tak żeby pacjent powiedział: tak, ja tak chcę. W tym momencie lekarz powinien też charakteryzować się tym, że oprócz tego, że opowiada historię, to musi ją gdzieś w sobie mieć najpierw. Czyli pierwsza czynność, którą trzeba wykonać, to trzeba też słuchać innych pacjentów, zapamiętywać te przypadki ludzkie, które do nas przychodzą. Ludzie opowiadają przeróżne zdarzenia, losy swoje, kiedy się ta choroba gdzieś tam im przypałętała, kiedy coś im zaczęło przeszkadzać. Potem pojawia się ten lekarz na drodze pacjenta, rozwiązuje ten problem, pomaga, no i gdzieś pojawia się to życie już po, czyli te życie, kiedy już ten pacjent jest bez problemu, już ma, że tak powiem, to szczęście, do którego gdzieś dążył. I teraz takie historie trzeba zapamiętywać, notować, no wręcz nawet uzyskać czasem jakąś tam zgodę pacjenta, czy możemy gdzieś dalej te historie snuć, opowiadać, bo jest duża szansa, że pojawią się za chwilę osoby, które będą miały bardzo podobne problemy, kłopoty do rozwiązania i wtedy właśnie możemy się takiej osobie zrewanżować taką opowieścią, gdzie przedstawiamy autentyczną historię kogoś, kto już był przed,
jeszcze fajnie, jeżeli ta historia jest bardziej dramatyczna niż na przykład mój przypadek i ja wtedy czuję, o Jezus, ten lekarz robił jeszcze gorsze rzeczy i się udało, no to ja wtedy podświadomie no, czuję, że się oddaję w dobre ręce. A że jest snuta opowieść, to co mówiliśmy już, Pawle, pojawią się dobre obrazy, łatwe obrazy, nie będzie tutaj tego żargonu takiego medycznego, no to klientowi będzie łatwiej to wszystko sobie wyobrazić, poczuć. No w dobrej opowieści chodzi o to, żeby się zidentyfikować z bohaterem opowieści. W tym przypadku z bohaterem innego jakiegoś zabiegu, który robił lekarz. To jest pierwszy typ. Tak krótko ogólnie mówiąc. Drugi to jest historia, kiedy opowiadamy o lekarzu. O lekarzu, bo my też takie historie musimy w eter wypuszczać. Nie tylko historie szczęśliwych klientów, zadowolonych klientów, tak zwane happy client story, czyli opowieści, które opowiadają klienci, które lekarz może wykorzystać do dalszej opowieści, łącząc do tego jeszcze swoje doświadczenia, wiedzę. To są opowieści, teraz ten drugi typ opowieści, historii lekarza. To jest wtedy, kiedy chcemy kreatywnie podejść na przykład do opisu placówki, nie wiem, czy to na stronie, czy gdzieś zaprezentowania w internecie. No i większość robi tak, że prezentuje co? Dyplomy, certyfikaty, nagrody. No super, ale to może zrobić każdy. Każdy może zdobyć jakieś certyfikaty powiesić na ścianie. Jak ja to mówię, powiedzieć można wszystko, ale cały myk polega na tym, żeby tutaj pokazać tą ludzką twarz tych lekarzy i na przykład dopowiedzieć, co zmotywowało na przykład tego człowieka, że został tym lekarzem. Może to jest jakieś fajne wydarzenie w życiu lekarza, może, nie wiem, jakaś historia związana, nie wiem, z dziadkiem i ktoś postanowił, że on nie dopuści, żeby, tak jak mój dziadek stracił wzrok, to ja teraz jestem okulistą, bo nie chcę, żeby to spotykało też kogoś, bo ja widziałem, jak cierpiał mój dziadek, nie? Czyli tego typu na przykład historia. To może być też historia, co kieruje lekarzem podczas wykonywania swojej pracy, jakimi wartościami hołduje, jak w praktyce te wartości były poddane próbie i jaka jest z tym związana historia. Czyli nie tylko mamy te certyfikaty na ścianach, ale dorzucamy do nich opowieści. I co ciekawe, opowieści to jest taki, jak ja to mówię, niekopiowalny marketing, bo twoją opowieść możesz tylko ty opowiedzieć. Ktoś może ją wysłuchać, ale już skopiować i powiedzieć to samo, no już jest ciężko, bo to nie zawsze idzie, szczególnie jeżeli się tam pojawią konkretne jakieś imiona, konkretne wskazane osoby, miejsca, wydarzenia na przykład, które ktoś może też łatwo zweryfikować. To jest właśnie fajne w marketingu opowieści, że on czasem jest po prostu niekopiowalny. Twoja opowieść jest twoja i zawsze będzie twoja i będzie przyklejona do ciebie, nikt inny tego sam o sobie już nie jest w stanie przekazać, opowiedzieć. No i kolejny, ostatni typ, to jest pokazanie placówki od środka, pracanie po tej pracy, która się dzieje w takiej placówce medycznej. Czyli przedstaw historię życia codziennego właśnie pracowników, gabinetu, szpitala czy kliniki. Pokaż, na czym polega ta praca, co ci ludzie robią, ale to już nie ten jeden pojedynczy lekarz, bo to często jest zespół ludzi, który pomaga temu lekarzowi, żeby on mógł funkcjonować, żeby cała klinika mogła funkcjonować. To jest praca wielu, wielu ludzi. Za tymi ludźmi też stoją historie. Bez historii tych ludzi nie byłoby czasem tego efektu w postaci sukcesu, który nasz klient osiąga, przychodząc do takiej kliniki i wychodząc potem z tym załatwionym problemem, czyli z tą radością gdzieś w sercu. Także pokaż, z jakimi trudnościami się mierzy klinika, z czym trzeba walczyć, jak to rozwiązuje, w jaki sposób dajecie sobie radę, bo na tym tle to tylko pokazuje, że jesteście dobrzy, fachowi, że naprawdę umiecie znaleźć rozwiązania na wiele spraw. I tutaj często przychodzi takie miejsce na opowieść o tak zwanych wartościach. Wartościach marki, wartościach produktu. Kiedy na przykład mówimy, że jesteśmy solidni i nie wiem, dowozimy paczki na czas, to wtedy trzeba sobie znaleźć, zastanowić się, czy mieliśmy historię, zdarzenie, które możemy opowiedzieć, żeby zademonstrować naszą solidność. Czy mieliśmy takie wydarzenie w pracy naszej kliniki, gdzie możemy pokazać, że dowozimy na przykład paczki na czas. No tutaj akurat kliniki nie dowożą paczek, ale na przykład jacyś kurierzy w ten sposób mogą już się posłużyć opowieścią. Także w ten sposób tutaj możemy do tego tematu podejść. Także tak to wygląda.
Tak. Ale każda historia ma jakiś tam swój scenariusz, o który można się po prostu oprzeć, nie? Schemat działania. Tak, po raz kolejny miałem obrazy w głowie i nawet pojawiały się w mojej głowie konkretne osoby, które sobie przypominałem i ich historie. Więc na pewno to potwierdza to, że dobrze opowiadasz, bo w mojej głowie te obrazy, jak to powiedziałeś, z biblioteki w naturalny sposób są przywoływane. Pawle, wszyscy możemy się nauczyć opowiadać. To jest kompetencja. My się rodzimy bez tej kompetencji i my ją nabywamy. Tak jak nabyliśmy sposób chodzenia, sposób mówienia, jazdę samochodem, pływanie. To jest tylko i wyłącznie kompetencja, kwestia treningu i każdy może tym władać. Wszyscy jesteśmy stolarami, więc my już trochę tym władamy. Teraz jest tylko pytanie, tak jak w piosence, śpiewać każdy może, troszeczkę lepiej, troszeczkę gorzej. Opowiadać też każdy może, troszeczkę lepiej, troszeczkę gorzej. Jak to doszlifujemy, to efekty będą bardzo dobre. Zgadzam się, myślę, że to jest bardzo dobry i też niszowy w tej chwili sposób na promowanie swojego gabinetu, swojej kliniki. Też po pierwsze, nie naruszamy tego zakazu reklamy, ponieważ opowieść jest opowieścią. Czy to będzie opowieść prawdziwa, czy też taka troszkę z podmienionym imieniem głównego bohatera, bo też czasami się tak robi, wiadomo. Tak, o to właśnie chodzi, tak. Tak, ale to jest świetne, ponieważ bardzo często procedury medyczne są, sam mówię procedury, bardzo często to, co trzeba zrobić dla pacjenta, z pacjentem, a czasami w pacjencie, jest skomplikowane, trudne do wyobrażenia, gdyż my kończymy gdzieś edukację związaną z biologią, czyli z naszym ciałem, z naszym zdrowiem, chyba w 7 klasie albo 6 klasie szkoły podstawowej. Niektórzy mają biologię w szkole średniej, inni nie mają. I jak już nie pójdziemy na studia medyczne lub takie związane ze zdrowiem, z ciałem ludzkim, to właściwie już tej wiedzy medycznej nie przyjmujemy. Więc ogólny poziom wiedzy medycznej w społeczeństwie jest dość niski i każdy ekspert ma swoją klątwę wiedzy. No chyba, że jest storytellerem, tak jak ty, i cały czas ma rozkodowywaną tą klątwę wiedzy i sprowadza te obrazy, które są zrozumiałe. I to na pewno by pomogło pacjentom zrozumieć swoją sytuację, oswoić się z tą sytuacją, więc to jest na pewno narzędzie, które każdy lekarz powinien na studiach i potem kontynuować. I dążę do tego, że aż się zachwyciłem, no ja wiedziałem, że będzie świetnie, ale aż się zachwyciłem tymi możliwościami i chęcią jakby niesienia tych informacji, że może opowiedzcie historię, może nie piszcie tych bio, typu kurs, certyfikat, szkolenie, szkoła, doktorat i tak dalej. Na pewno by to pacjentów zaciekawiło, a my też o to walczymy, żeby tą uwagę przyciągnąć. Pewnie dla ciebie stworzenie takiej historii kliniki czy całych zbioru opowieści nie stanowiłoby większego problemu. Pewnie jak dużo trzeba zaangażować czasu, środków, żeby ktoś taki jak ty pomógł klinice stworzyć swoją opowieść, tak? No bo powiedziałeś, że są to kompetencje, których możemy się nauczyć, ale no, tak jak każda kompetencja wymaga jakiegoś wsparcia, wiedzy, mentora, nauczyciela, przewodnika, pewnie w opowieściach są przewodnicy, żeby to rozwijać. Jak jest twoje? Można to zrobić na dwa sposoby. Można to zrobić na dwa sposoby. Jeden z nich jest tym preferowanym przeze mnie. Pierwszy sposób to jest, kiedy ktoś, kto włada opowieściami i umie wytłumaczyć, jak to jest skonstruowane, po prostu pojawia się w takim miejscu i uczy. I po prostu uczy, czyli przekazuje narzędzia, tak jak lekarz kiedyś się uczył władać, nie wiem, strzykawką, skalpelem chirurgicznym i tam narzędziami, które wykorzystuje w swojej pracy. Tak samo tutaj storyteller przychodzi skrzynkę z narzędziami i wyciąga te narzędzia z tej skrzynki i po prostu pokazuje te narzędzia, demonstruje w praktyce, a następnie daje w rękę temu lekarzowi i mówi, to teraz ty zastosuj, spróbuj. No i tak samo jak na początku pierwsze nacięcia chirurgiczne nie zawsze nam wychodziły, tak przypuszczam lekarzom, trzeba było się tego nauczyć, tak samo będzie w storytellingu. Na początku no nie zawsze to będzie idealne, ale jeżeli będziemy to systematycznie powtarzać, a cała magia jest w systematyczności we wzorze na sukces, bo metoda jest prosta, często wiemy jak, ale trzeba systematycznie powtarzać, żeby nadszedł ten sukces w stosowaniu danej metody, no to po jakimś czasie zaczynamy tymi historiami władać tak prawie intuicyjnie, można powiedzieć. Nie musimy się głęboko i mocno zastanawiać, jak to wszystko jest pokonstruowane i jak to działa. Czyli przychodzi ktoś, uczy nas, trenujemy,
i zaczynamy władać. To jest pierwszy sposób. Drugi sposób to jest taki, że ten ktoś też się u was pojawia od historii, ale on słucha. Słucha waszych historii, zadaje masę pytań, stara się was poznać, posiedzieć, przesłuchać. No jest taki upierdliwy czasem, bo chodzi, że tak powiem, obserwuje i gdzieś tam tropi i męczy o jakieś szczegóły. A potem na bazie tego tworzy opowieść o danym lekarzu, o firmie, o pracówce, czyli produkuje zakontraktowaną jakąś liczbę opowieści, które możecie potem użyć gdzieś tam w marketingu. To jest drugi sposób. Intuicyjnie nam się wydaje, że drugi sposób jest takim sposobem przyjemnym dla nas, bo nie musimy się wysilać, jedyne co to poopowiadamy coś komuś, a ktoś to potem ładnie, pięknym językiem storytellerskim skonstruuje i poda dalej. No nic bardziej mylnego. Ja jestem wielkim zwolennikiem metody pierwszej, bo w metodzie pierwszej to my zyskujemy kompetencje opowiadania i my opowiadamy, co jest nie bez znaczenia, jak przychodzimy do lekarza, i on też do nas mówi i on też do nas opowiada, że tak powiem, a jeżeli ten, w tej drugiej metodzie ktoś za nas by napisał te opowieści, my na te opowieści natkniemy się w internecie, na stronach gdzieś, przeczytamy, potem przyjdziemy i się okazuje, że świetne opowieści na stronie, ale w praktyce to ci lekarze zagadatliwi, zaopowiadający nie są na przykład. Nie? Poza tym cały urok polega na tym, żeby opowiadać samemu. Jakkolwiek to potrafimy robić, jakkolwiek to robimy, ale to zawsze my opowiadamy, a my zawsze jesteśmy autentyczni. Czy my tą strukturę zachowamy, czy nie, mniej, czy bardziej, jeżeli wiemy jak, to i tak gdzieś do tych umysłów, do tych serc tutaj naszego pacjenta trafimy. Ja jestem wielkim zwolennikiem, żeby po prostu się tego nauczyć, czyli posłuchać, jak to jest skonstruowane, poćwiczyć, poddać się feedbackowi, znowu poćwiczyć i zacząć tym po prostu władać. Zacząć tym po prostu władać, bo to zostanie z nami na całe życie i im dłużej będziemy tym władali, tym mniej będziemy w ogóle myśleli, jak to się konstruuje. Tak jak z jazdą samochodem. Większość ludzi już teraz wsiada, jedzie i nie myśli o całym procesie jazdy. I tak samo będzie z tym storytellingiem prędzej czy później, a wtedy będzie dawał najwięcej radości i najwięcej też korzyści takich tych biznesowych. Także nie zalecam drugiej metody, mimo że się wydaje prosta, bo ktoś za nas coś pisze, ale te opowieści nigdy nie są takie nasze, jak to powiem, i zawsze jest ich skończona ilość wtedy. A jak ja umiem tworzyć, władać opowieściami, to mogę ich wyprodukować całą masę, bo nigdy nie wiem, kto do mnie przyjdzie, z jaką opowieścią, którą będę mógł za chwilę zapamiętać i wykorzystać dalej. A jak mam narzędzie do zapamiętywania, przekazywania dalej, to zrobię z tego najlepszy użytek. Nie muszę co chwilę kogoś wołać, żeby ktoś to notował, spisywał, czy jak to. Także to jest taka moja metoda związana tutaj z opowieściami i z nauczeniem się tego. Uważam, że nauczenie się tej umiejętności jest lepsze. To będzie, że to nie wymaga jakichś wielkich studiów, gdzie trzeba pójść, nie wiem, na 2 lata studiować wystąpienia publiczne, storytelling i coś. Nie, nie, nie. To się można uwinąć dosłownie w tydzień i zaknotować już. O, tydzień to jest bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę wszystkie narzędzia dostępne marketingowe, więc myślę, że to, co zaproponowałeś, zakorzenię sobie mocniej w głowie tam i będę rozpuszczał wici, bo teraz bardzo duża jest konkurencja. Bardzo się zrobiło ciasno w przestrzeni internetowej. Tak jak 5 lat temu zaczynaliśmy, niektórym osobom tłumaczyliśmy, zakładaliśmy konta na Facebooku, to w tej chwili mam wrażenie, że wchodzimy do windy na 12 osób, w 50 osób i każdy chce być najbardziej widoczny w internecie. A tak już każdy się... coś krzyczy, nie? Coś opowiada, coś krzyczy. Tak, i właściwie nic już nie wiemy. Lekarze mają świetne opowieści, a przynajmniej materiał na świetne opowieści, bo uczestniczyłem w kursach, organizowaliśmy kursy, więc wspólnie spędzaliśmy posiłki, czas i właśnie podczas posiłków, to jak nawiązałeś do tego ogniska, to od razu mi się to przypomniało, że podczas tych posiłków lekarze wymieniali się tymi opowieściami i byłem zafascynowany. Bardzo to pomagało zrozumieć pewne rzeczy, poszerzyć tą wiedzę, przede wszystkim zapamiętać, a myślę, że w przypadku leczenia czy pomocy pacjentom, którzy mają długi proces leczenia, to zapamiętanie wskazań jest bardzo ważne, bo znam takie sytuacje, że pacjent mówi super, super, dziękuję panie doktorze, wychodzi, zdąży dojechać do domu i pisze na Messengerze, na Facebooku, na fanpage'u
kliniki. Panie doktorze, a jak miałem brać te leki? Czy ja miałem to smarować to oko, czy ranę, czy co? I po prostu ta zapamiętywalność jest znikoma, gdyby to zalecenia, czyli to, co pacjent ma robić w domu z sobą, ubrać w opowieść, to by było genialne. Pewnie gdybyś nagrał taką uniwersalną opowieść danego specjalisty, to by wszyscy ją powtarzali. Poproszę tam dwa razy pogładzić, nie wiem. Pomasować, wygodnie się położyć, skierować kropelkę na oko, zobaczyć ją i poczuć. Tak, myślę, że to jest fajnym elementem, mówiąc fajnym, spotkając z tobą, to takie jakby przeklnąć przy Królowej Elżbiecie. Inspirujące jest to, jak wiele rzeczy mogą na przykład zrobić fizjoterapeuci, gdzie dzisiaj jestem świeżo po rozmowie z kimś, kto na podstawie takiego spotkania jak ja z tobą ocenił, jakie ja mam wady i jak może mi je pomóc i ile to będzie trwało. To niesamowite, jak ta historia. Poprosiłem go, żeby powtórzył i nagrałem to. To jest niesamowite. Tak, mam też takie doświadczenie. Tak? Tak, byłem z jakimś problemem i człowiek tam kazał mi się zgiąć coś i na podstawie tego szybko mi powiedział, z czym są problemy i ponaprawiał te problemy. Także to wyszedłem totalnie oczarowany, jakby z niezłego filmu wyszedł, bo samo to, co tam ze mną robił, jak masował, cała ta procedura, nazwijmy tego, takiej, nie wiem jak to nazwać, tego masażu, rehabilitacji, czy tam na nowo nastawiania gdzieś ciała, sprawiła, że ja od razu w domu chciałem o tym wszystkim opowiadać, a przede wszystkim, że się o niebo lepiej czułem, nie? Moja ręka zaczęła władać, a przedtem nie władałem ją dobrze i mówię, słuchaj, no tylko jedno zgięcie zrobiłem i mi szybko powiedział, co jest nie tak, wyjaśnił, zabrał się do roboty, 1,5 godziny i efekt już jest taki, że ja się czuję szczęśliwy, mimo że jeszcze tam gdzieś były jakieś braki w ruchu, ale efekt był tak piorunujący, że ja już chciałem każdemu o tym człowieku opowiadać. I opowiadałem zresztą. Tak, tak. Właśnie, i ty już opowiedziałeś mi tą historię, ja opowiedziałem już tobie i kilkunastu innym osobom i już drugi raz ją dzisiaj opowiadam. A my spotkaliśmy się po to, żeby ciągnąć temat tworzenia właśnie treści na stronę internetową, tak zwanej misji i wizji, tego kim jesteśmy. I to się nie kleiło, to chyba było drugie albo trzecie spotkanie i to nagle poznaliśmy się, widzimy się po raz kolejny, więc rozmowa popłynęła tak swobodniej. Ta osoba po drugiej stronie miała w tej akurat czas, nikt jej tam nie przeszkadzał i zaczęła właśnie stuć piękną opowieść na temat mojego zdrowia, na temat tego, jak traktują pacjentów. Nie było to wspomniane w żadnych materiałach, które nam przysłali, ani w tych broszurach, ani w tekstach, ani tam w plikach, ani w niczym. Niczym, tych opowieści nigdzie nie było. I to nagle człowiek wychodzi i mówi, że patrzy na ciebie, lewy tam bark zrotowany, prawdopodobnie coś tam, coś tu blokujesz, coś tam cię ciągnie. Fantastyczne po prostu. I mówię, zróbmy to, po co w ogóle cokolwiek pisać na tej stronie? Wstawimy ten film. Tak, mamy w sobie taki strach często przed używaniem opowieści. Gdzieś nas ten marketing przyzwyczaił do takiego copywritingu, jak ja to mówię, nie? Czyli podanie tych cyferek i jakie z tego wynikają zalety, nie? Czyli pokazanie tych certyfikatów, ale nie jaka historia za nimi stoi, nie? Tylko lekarz taki, siaki, owaki, taka specjalizacja i tam masa tych różnych fachowych nazw. No właśnie, boimy się czasem po prostu tą historię zamieścić, gdzie się opowiedzieć, bo czasem czujemy, że ona jest taka jakby nasza osobista i że to już nie to samo, bo nikt naokoło tego nie robi gdzieś tak oficjalnie. To, że nie robią, to nie znaczy, że wszyscy naokoło robią dobrze. Także takie podążanie owczy pęd, jak to się mówi, nie zawsze jest skuteczne. Także czasem w tych rozmowach prywatnych dopiero widać, jak człowiek tak zacznie te opowieści stosować, jakie one dają efekt, jakie one dają dopiero piorunujący efekt. My sobie nawet nie zdajemy sprawy, że czasem jakaś historyjka może zrobić fenomenalną robotę w głowie, coś tam mimochodem rzucimy, a potem się okazuje, że to właśnie do tego ludzie się gdzieś emocjonalnie doczepili i za tym poszli. Tak. Moglibyśmy tak rozmawiać, czy ja mógłbym ciebie tak słuchać bardzo długo i pewnie będę szukał takiej sposobności i jednocześnie mam świadomość upływającego czasu i jeżeli są pytania, bo teraz jesteśmy w różnych, w trzech miejscach, dlatego jak czasami zerkam na dół, to dlatego, żeby sprawdzić, czy ktoś do nas pisze, czy ktoś do nas coś mówi. Jeżeli są pytania, to proszę pisać, za chwilę się tutaj pojawią, a ciebie poproszę, Adamie, o to, żebyś powiedział, gdzie cię można znaleźć i jak się z tobą skontaktować, gdyby ktoś chciał snuć przy
z Tobą wspólnie swoje opowieści. Google o mnie wie chyba wszystko, co powinien wiedzieć, żeby się ze mną skontaktować, więc wystarczy napisać Adam Pioch i on już pokaże stronę, tam są dane kontaktowe. Pokażę mocno nieaktualnego mojego bloga, kiedyś się za to zabrałem, ale potem powróciłem. Jest też strona internetowa storytellingpower.pl, strona, na której oferuję właśnie tą usługę storytellingową, gdzie uczę, jak ten storytelling w praktyce stosować na takich dwóch stosunkowo krótkich szkoleniach, bo robię zawsze wersję online, robię też wersję taką stacjonarną. No i oczywiście najbardziej zawsze zachęcam do takiego prywatnego kontaktu, gdzie możemy się wpasować idealnie w twój garnitur, w twoje buty i dostosować się do specyfiki danego miejsca, danego lekarza, danej placówki. No i wtedy możemy popracować też, jak ja to mówię, te 3-4 dni, żeby dobrze ten temat zgłębić, no a potem jakiś okres na jakąś taką praktykę tego opowiadania, żeby to gdzieś w nas zostało. Także zachęcam po prostu skorzystać z Google'a. Tam można znaleźć numer telefonu, mail. Zresztą mój mail jest bardzo prosty, adam@pioch.pl. Można powiedzieć moje nazwisko, po środku dodajemy małpkę, na końcu dokładamy .pl i już można do mnie trafić. Tak. Ja znam jedną historię, która pomaga zapamiętać nazwisko Adama. Będąc na jednym z takich naszych spotkań, Toastmasters, dwoje konferansjerów na scenie z mniejszymi, większymi umiejętnościami. Jakoś to mi szło. I nagle w pewnym momencie zaczęli mówić, odwzorowując scenę z plaży, bo ta konferencja była w Gdańsku, że obok siedzą jacyś Ślązacy czy górale i mówią na ich piękną plażę Pioch. To było genialne po prostu. I to zapowiadało występ Adama Piocha, więc jeżeli chcecie przypomnieć sobie, co macie wygooglać, to pomyślcie o tym, że siedzicie na plaży, obok was są z jednej strony górale, z drugiej strony są Ślązacy i mówią na tą piękną plażę Pioch. A to ja mam podobno wspomnienie ze szkoły średniej z Bydgoszczy, gdzie chodziłem do szkoły, do technikum elektronicznego w Bydgoszczy. Nauczyciel też opowiadał na jednej z lekcji jakiś tam dowcip i puenta była tego kawału mam tu pioch gdzieś tam w oku i cała klasa puchnęła nad wyraz mocno śmiechem, bo mieli, że tak powiem, radość z dowcipu i jeszcze radość z tego pioch tutaj, nie? No i nauczyciel w pewnym momencie zajarzył, że chyba jest ten śmiech i ta reakcja ma coś jeszcze w sobie dodatkowego, a nie tylko reakcję na żart. No i szybko się tam skonfundował, że o, tutaj jeszcze jest Piotr, więc tam przepraszał. Ja mówię, nie ma co przepraszać, no, takie mam nazwisko, a potem bardzo fajnie, wesoło wyszło. Do dzisiaj tą przezabawną sytuację pamiętam, także Pioch na plaży, mam tu Pioch, pewnie jeszcze idzie gdzieś ten Pioch znaleźć. Okuliści cię zapamiętają. Dobrze. Tutaj widzę tylko same jakieś zachwyty Magdaleny. Bardzo dziękuję. Dobry wieczór, Magdalena, dziękuję ci za to, że jest wow. Adamie, będziemy powoli kończyć, znaczy nie będziemy powoli, po prostu będziemy kończyć. Jak wszystko poszło technicznie sprawnie, to być może to nagranie będzie gdzieś dostępne w Darknecie dla wybrańców po wyknięciu czerwonej lub niebieskiej pigułki. Więc warto szukać informacji na temat Piocha, na temat naszej akademii. Być może gdzieś jeszcze ktoś wam to nagranie w tajemnicy, w skrytości udostępni. Uwaga dla ludzi o silnych, mocnych nerwach. Tak się wczułem trochę, przepraszam, ale nie da się wchodzić po prostu. Weszli takie te historie tutaj, o, to by się działo. Tak, może trzeba zrobić taki zamknięty webinar krwawo o medycynie lub coś takiego. No. Myślę, że powinieneś być stałym gościem na konferencjach medycznych, bo pamiętam, że zawsze imprezy integracyjnej po konferencji przy ognisku, nie? Takie stoły gdzieś tam snuć, tutaj opowiadać. No, czemu nie? O, są przedziwne historie. Na pewno twoja wyobraźnia, twoja biblioteka, jak powiedziałeś, by się wzmocniła o kilkanaście zaskakujących obrazów, które pacjenci przynoszą z sobą, w sobie do szpitala, do lekarzy. Więc będziemy dbali o to, żeby się na jakiejś konferencji lub na imprezie integracyjnej z lekarzami pojawił, bo tam będzie na pewno obopólna korzyść. Dobra, dziękujemy bardzo, bo nie.
dla mnie przyjemność wielka. Pamiętam, się kiedyś pojawiłem na konferencjach dla branży turystycznej i potem w tych kuluarach, przy tych kawkach już z lekkim prądem ludzie zaczęli być bardziej śmiali i zaczęli mi opowiadać historię z hoteli, co się czasem w hotelach dzieje, jak się dzieje, z jakimi oni się mierzą przypadkami, historiami. To myśmy też siedzieli i słuchali, nie? Te osoby, które nie były z hoteli, sensu stricto, to dosłownie były zaskoczone. Tak niesamowite historie były snute i opowiadane i myślę, że tutaj w tej branży historie no mogłyby być jeszcze lepsze, bo są bliżej krwi. No tak, o krwi to masz kilka fajnych opowieści. Dobra, bo znów gdzieś. Bardzo ci dziękuję, Adamie. Wszystkiego dobrego. Bardzo miło się z tobą rozmawiało. Właściwie bardzo miło się słuchało tego, jak opowiadasz opowieść o tym, jak można wykorzystać promocję w branży medycznej. Myślę, że to jest przyszłość branży. Nieodkryta, niezagospodarowana przestrzeń. Być może zgodnie z prawami marketingu, gdzie jest to dwoma, pierwsze mówi o tym, żeby być pierwszym, więc mam nadzieję, że za chwilę ktoś będzie pierwszy i będzie korzystał z opowieści w promocji swojej działalności medycznej. Tak, wszystkiego dobrego. Dziękuję. Do usłyszenia. Pięknie dziękuję. Dobranoc Państwu. Dobranoc.